Dzień dobry, witam klasę piątą na dzisiejszych wiosennych zajęciach. Waszym tematem będzie to, co możemy zaobserwować za oknem, a mianowicie kwiaty bzu. Na pewno każdy z Was wie, jak bez wygląda. Podejrzewam, że wystarczy krótki spacer, żeby zobaczyć pełno pięknych bzów, od białych poprzez jasnofioletowe, aż do takich ciemno, mocno fioletowych, nawet granatowych. Naszym dzisiejszym zadaniem będzie namalować właśnie bukiet bzów. Malujemy szpachelką, ale ponieważ podejrzewam, że Wy szpachelki nie macie, to możecie użyć nożyczek, możecie użyć końcówki od łyżki, możecie użyć patyczka po lodach, możecie użyć nożyka do masła i to może zastąpić Wam paletę. Warto malować farbkami w kubeczkach, bo jest to łatwiej, ale jeżeli ktoś ma w tubkach, tak jak ja, może sobie wycisnąć na paletę. Im gęstsze farby, tym lepsze. Na samym początku jeszcze pędzelkiem, tak ogólnie możemy sobie namalować bzy. Fajnie by było, jakby ktoś miał w domu, w wazonie te bzy, na których będzie się odwzorowywał. Oczywiście muszą one na czymś stać. Tak jak widzicie, zrobiłam bardzo ogólny, bardzo szybki szkic. I nabieramy naszą szpatułką, w moim przypadku to prawdziwą szpachelką malarską. Nabieramy farbę i nanosimy, grubo nanosimy. Staramy się ujednolicać plamę, nie ścierać tą szpachelką farby, tylko nakładać grube plamy, żeby było widoczne to, jak dużo jest nałożonej farby na kartkę. Staramy się tło zrobić w miarę jasne, z pomieszanymi kilkoma kolorami. Tak jak widzicie, ja tutaj sobie mieszam, żeby ono nie było jednolite. Cały czas dodaję. Można pomieszać kolor wcześniej w palecie czy w kubeczku, a można również mieszać na kartce, oczywiście to troszkę trudniejsze. No niestety do pracy malowanej szpachelką, szpatułką wchodzi bardzo dużo farb. To też ogólnie polecam kupowanie farb w większych tubkach i przelewanie sobie do małych kubeczków, tak jak ja to robię. To widoczne tutaj tubki farb, które mam i które też znacie od nas ze szkoły, z tych, co na sam koniec kupiłam. Ja mam już od ponad roku i naprawdę bardzo dużo ich używam. Praktycznie co drugi, co trzeci dzień uzupełniam całe kubeczki, mieszając sobie odpowiednie też kolory, ponieważ nie mam zielonego, nie mam brązowego, to mieszam z tych, co zakupiłam, czyli z barw podstawowych. Wam też tak polecam. Słuchajcie, zróżnicujcie sobie troszkę podłoże pod wazonem od tła. Jak widzicie, ja tutaj więcej niebieskiego daję, troszkę czerwonego. Staram się to rozkładać i jeszcze mi nie wychodzi w miarę jednolita plama, ale nie martwcie się, nad tym popracuję. Również przy podłożu nie chciałabym, aby było ono jednolite. Bawcie się tą plamą. Dodawajcie różnych kolorów, które do siebie wzajemnie pasują. Tak jak u góry mam bardziej takie pastelowe tonacje, odrobinę zieleni, żółci, różu, wszystko praktycznie rozmazane białym, tak na dole już robię mocniejsze, konkretniejsze kolory. Dopóki nie będzie efektu końcowego, to zawsze można się bawić, dodawać. Jak widzicie, wycieram szpatułkę papierem toaletowym, może to być ręcznik też papierowy, chusteczka. Dlatego, że szpatułki nie pukamy w wodzie, a jak za dużo nabierzemy farby, za dużo nabierzemy kolorów, to zamiast ładnie malować, będzie nam najnormalniej w świecie rozmazywała i efekt też nie będzie ciekawy. Tak jak mówiłam na początku, łatwiej jest nabierać z kubeczka, zwłaszcza jak są to farby rzadsze. Tutaj widzicie teraz na wazon nanoszę białą farbę i dopiero będę dodawała po kolei kolorów. Pilnujcie sobie też kierunku bryły. Jak zauważyliście, na podłożu, stoliku, czy co to tam jest, malowałam poziomo i pionowo ruchami. W tle, na ścianie malowałam w dowolnych kierunkach. I na wazonie też maluję zgodnie z bryłą, czyli takie półkoliste, pionowe ruchy, żeby wydobyć bryłę tego wazonu. Delikatnie ją cieniuję, bawię się. Ja nie mam przed sobą wazonu, ponieważ bzy, które rosną dookoła mojego bloku, to są drzewka prywatne, a nie będę teraz chodziła po sąsiadach i pytała się, czy mogę sobie urwać troszkę do domu, no bo unikamy raczej takich
kontaktów z innymi ludźmi. Normalnie zawsze mam pełno brzuch w domu. Zawsze jest jakiś sąsiad użyczy, to nie ma problemu. Być może niektórzy z Was mają brzuch w ogrodzie. Zobaczcie, że pierwszy zrobiłam całe tło. Później mniej więcej zaznaczyłam wazę i dopiero na samym końcu nakładam kwiaty. Jak malujemy te kwiaty? Poprzez rozcieranie takimi klepnięciami, dotknięciami szybkimi już robię mniej więcej fakturę tych bzów, że robią się plamki jaśniejsze, ciemniejsze, nie jest to jednolita plama, co już daje efekt właśnie takich malutkich, rozszczepionych kwiatów. Oczywiście te bzy też ciemniuje, jak widzicie, dodaję różu, dodaję granatu, żeby nie były takie jednolite, żeby nie były zwykłą plamą. Nie staram się zrobić tej pracy ekstra jakoś pięknie, staram się ją zrobić szybko, żeby pokazać to, co najważniejsze. Tak jak tło były długie pociągnięcia, były pociągnięcia po bryle, tak tutaj zobaczcie, są to takie szybkie klepnięcia końcówką, przeciągnięcia, żeby samo naturalnie się ciągnęło. Zrobiłam sobie kolor zielony. Tam na dole chciałam właśnie w moim przezroczystym wazem zaznaczyć kilka gałązek. U góry trochę kilka listków. Jak zauważyliście, nie jest to praca taka dokładna, gdzie każdy płatek widać osobno, gdzie wszystko jest wycackane. Jest to praca chaotyczna, ekspresyjna tak zwana, poprzez właśnie takie nie do końca dopowiedziane, takie częściowo wymazane, rozmazane ruchy. Tworzy się taki efekt właśnie pośpiechu, ruchu i to jest ekspresjonizm. I chciałabym, żeby Wasze prace też były zachowane w takim stylu. Jak widzicie, dodaję sobie białej farby do moich kwiatów, żeby je bardziej pocieniować, czyli dodać im więcej głębi, światełka, zrobić się ciekawsze. Można się cały czas bawić i bawić. Będzie praca niby skończona, uznacie, że czegoś Wam brakuje, możecie czegoś dodać. Nie bójcie się używać kolorów. Ja naprawdę chcę widzieć ekspresję kolorów, ekspresję tych pociągnięć szpatułką, tych plamek. Chcę widzieć w tym zabawę, dosłownie zabawę. Ale na Waszej pracy musi będzie widać ładnie bzy, oczywiście. Swojego czasu, rok w rok, z okazji Dnia Matki, mojej mamie zbierałam taki wielgachny, wielgachny bukiet bzów i irysów i przynosiłam je na Dzień Matki. Tak jak byłam na studiach, potrafiłam pociągiem z Kielc wieść bukiet bzów, który był w wiadrze, bo mi się nie mieścił w rękach, i drugi bukiet irysów. Oczywiście zawsze pytałam się ludzi, czy mogę sobie zerwać. To nigdy nie było tak zwane złodziejstwo. A uwierzcie, że jak człowiek jest życzliwy i się będzie pytał, to zawsze się znajdzie ktoś, kto użyczy. Jak widzicie, pogłębiam teraz cienie przy wazonie, żeby go bardziej wydobyć. Porządkuję teraz podłoże, które wydało mi się jednak troszkę zbyt chaotyczne. Ale pamiętajcie, tu musi być widać ekspresję. To jest bardzo ważne, żeby było widać ten ruch, tą zamaszystość, tą taką nie do końca dokładność. Troszkę zmieniam kolor, ponieważ za dużo tego niebieskiego było w porównaniu do wazonu i nie mogłam wydobyć tego wazonu do przodu, dlatego sobie troszkę uspokajam ten kolor, beżem zamalowywuję. Wszystkie te kolory w kubeczkach, które biorę, to też są kolory robione przeze mnie, ponieważ widzieliście na samym początku na palecie, posiadam tylko czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, żółty, biały, no i czarny, ale czarnego tutaj nie używam. Wszystkie inne kolory robię sobie z barw podstawowych i tak operuję już od ponad roku na tych farbkach w tubkach, co kupiłam. Widzicie, praca jest już skończona. Jak powiedziałam, nie starałam się jakoś za specjalnie zrobić tego
ekstra pięknie. I zobaczcie na inne prace malowanych bzów. Można się inspirować. To będzie już wszystko na dzisiaj.